Witam serdecznie na kolejnym wybraniu. Rozpoczynam borowikowe poszukiwania. Ślimaczek już czeka na niego. Znalazłem tu poroże mielonka w 2019 roku i zrobiłem do tego poroża taką podstaweczkę, oczywiście z drewna, pomalowane drewno, polakierowane. Znalezione w 2019 roku. Dodam kawałek filmu, kiedy to znalazłem. Poroże małego jelonka. Był znaleziony przed chwilą, a tutaj kolejny. Kroję, zobaczymy, czy jest zdrowy. Zdrowiuśki. Takie trafią borowiki, bardzo zdrowe. Nie trafia się mało kiedy. Zobaczymy. Tutaj nie tak daleko od borowika czaił się podgrzybek. Poszukiwania rozpoczęte. Jeszcze kawałeczek dalej. Skupisko podgrzybków. Jeden. Drugi. Malutki podgrzybeczek. Tam jest kolejny. Szybki, jak widać, oparł się o drzewo. Trzeba wyrosnąć. Jednak może tak rosnąć drzewo. Naprawdę z drzewa. Nie ma tu ziemi. Ale też na drzewach rosną grzyby. To bardzo zabawne, no ale... Ale tak czasem bywa. Nawet podgrzybki jadalne. No, jak tu zakryć grzybnie? Podgrzybeczek zdrowy. Taka prowizorka. No super, grzybki rosną. Sporo grzybków z samego początku. A to już kolejna sztuka wyrastająca z drzewa. Normalnie można się uśmiać na tym grzybobraniu. No i jak tu zakryć grzybnie? Nie wiem, chyba paprotką. Nie, no tak dla żartu. Popatrzcie, kolejny podgrzybek na drzewie, niesamowite, ale mają sztuczki te grzybki, kto by szukał na drzewie grzybków, nawet grzybki rosną na drzewie, a teraz głównie widzę się trafiają, ale to też piękne grzybki, podgrzybki, wszyscy by chcieli oglądać borowiki, borowiki, a to też są inne piękne grzybki w lasach, nie tylko borowiki. Ludzie, widząc podgrzybki, już od razu dawają łapkę na nie, na filmy. Znaczy chcą, to niech dawają. Ogólnie dziękuję bardzo za ocenianie, oglądanie. Ale wszystkie grzybki są piękne. Nawet podgrzybki i bardzo smaczne. Grzyby to grzyby. Jak na razie tak mi idzie grzybobranko. Jestem zadowolony, bo już sporo nazbierane. Tak się chowają właśnie borowiki.
troszkę nadgryziony przez ślimaczki czy żuczki, ale nie szkodzi. Tak wygląda. Całkiem wesoło. Kosmita. Pierwszy raz takiego grzybka widzę. Jestem zaskoczony, że takie coś w ogóle wyrosło. No tak wygląda. Tak wygląda ten grzybek. Taki śmieszny bardzo, jak kosmita, grzyb kosmita. Skończyło się na pełnym koszu grzybów. Pełny kosz grzybków. To był pierwszy borowik dzisiaj znaleziony, zdrowiutkie, wyczyszczone. Tyle udało się zbierać. No pełny kosz z 5 kilo. Dziennie kosz takich grzybków pada. Zobaczymy jak będzie dalej w kolejnych dniach. Na pewno się wybiorę. Las zachęca do zbierania grzybków. Ten był wykręcony z drzewa. Nie dało się przykryć grzybny, no bo jak to na drzewie rośnie, to jak. To jest poroże z 2019 roku, znalezione na grzybobraniu. Takie poroże znalazłem, a dopiero teraz je nagrywam. Tak te poroże ozdobiłem wtedy, po jakimś czasie. Jest piękne. Teraz mogę jedynie pochwalić się, pokazać, co wtedy znalazłem. W 2019 roku udało się znaleźć takie poroże jelonka, malutkie. To takie, można powiedzieć, średnie. Nie jest aż takie małe to poroże. To dziękuję ślicznie za oglądanie i ostatnio znalazłem, pokazałem w odcineczku, małe poroże, kolejne. W tym miesiącu to było. Dużo mniejsze od tego, tych rozmiarów. Coś z niego na pewno zrobię ciekawego i pokażę w kolejnym grzybobraniu. Dziękuję pięknie za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, do następnego odcineczka.